Siema, z tej strony Hondzin. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Z kolegą nagrywamy recenzję DeWalta, szlifierki DeWalta. Słuchajcie, taka szlifiereczka się trafiła, pożyczona. Powiem szczerze, że no bardzo fajna. Ja mam tą Makitę 1200W, ale w porównaniu do tego, no to też całkiem podobna półka w ogóle wykonania wszystkiego. Jak widzimy, szlifierka ma regulację obrotów. Regulacja, już Wam pokazuję. Pokazuję. Odbywa się o to, nie tą stroną. Tą stroną. Od 2800 obrotów do 10000, czyli 10000 to jest maksymalnie. Fajna regulacja stopniowa. Słychać takie kliki. Bardzo fajne, nie powiem. I piątka to jest najwięcej. Ogólne wykonanie, wszystko fajnie spasowane, nic nie skrzypi, nic nie ten. Rękojeść też spoko, wszystko. Obudowa przekładni metalowa. Blokada wrzeciona też jest bardzo fajna. Brak jakichkolwiek luzów czy czegokolwiek. Zobaczcie, zablokujemy sobie. Taki malutki luz to jest zawsze. Bardzo dobrze się odkręca, bo ma jeszcze tą nakrętkę, która też jest bardzo ciekawa, że widzimy, tarcza jest dokręcona, a ją i tak jest bardzo łatwo odkręcić. Powiem szczerze, że bardzo podoba mi się w niej przycisk w tej szlifierce, ponieważ chodzi bardzo gładziutko. Nie będę jej włączał, bo jest podłączona, ale chociaż zademonstrujmy. Teraz mamy najniższe obroty. A teraz mieliśmy najwyższe. Jak widać, szlifierka chodzi bardzo dobrze. No nie wiem, co tu można jeszcze powiedzieć. Jej specyfikacja i dokładny model je pokazuję tutaj. 1500 W mocy jest wystarczająco na pewno do szlifowania czy do cięcia, choć to jest jeszcze to już jest ta wyższa półka mocy, bo jest jeszcze 1800 w 125. Oczywiście tarcza 125 wchodzi, windem 14, no i wszystko to, co zwykle jest. No i okej, to przejdźmy teraz do testu cięcia. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Tutaj mamy T-ownik, którego wymiary to jest 5 mm. I tu także 5 mm. No tak, zobaczcie sobie. Jest ok. No i będziemy sobie ciąć. Tarcza jak zwykle Speedflex. Wszystko to kręcone. No i lecimy. Dwa cięcia zrobimy.
Powiem szczerze, że ścięcia były bardzo fajne, gładkie, mocy nie brakowało na pewno, a cięcie odbywało się oczywiście tak, jak się powinno ciąć, czyli nie za mocno naciskamy, tylko leciutko, powolutku, leciutko lecimy. Ona pod własnym naporem i pod lekką siłą naszą właśnie powinna ciąć. No i tak właśnie odbyło się cięcie. Szlifierka w ogóle się nie nagrzała, no to za mało cięcia, prawda? Przekładnia leciutko już jest ciepła, ale to też nowy sprzęt, to musi się tam ułożyć, prawda? Powiem szczerze, że bardzo dobry sprzęcik, polecam. Recenzja może się pojawi jeszcze kiedyś, druga część tej recenzji, po jakimś okresie użytkowania, za rok czy za 2 lata powiedzmy. No i wtedy też można będzie podsumować, czy jest ona warta uwagi, czy nie. Na pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, no i polecam. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do subskrybowania kanału, no i do następnego. Cześć!